Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka Bloodborne. Jesteśmy w wiosce rybackiej. Ostatnio pożegnaliśmy się z Simonem. Wiedza wielkiego. Przed czym uciekasz, słyszymy znajomy głos. Zimowa latarnia. Zima. Mieć przy sobie środki uspokajające. Otrzymujemy przeklęty, gniewny, wilgotny klejnot. Atak fizyczny plus 20, atak naród minus 10. Pozbywamy się jak najszybciej szamana. Szaman na cały obszar rzuca piorun. Znajdujemy się na wodzie, więc sporo obrażeń przyjmujemy. Najpierw należy wyeliminować szamana. Wilgotny, krwawy klejnot pioruna. Atak pioruna plus 19,5. Kolejny wilgotny, krwawy klejnot głupca. Mamy pełne życie, mamy dodatkowy bonus plus 18 do ataku. Zdobywamy kolejny wilgotny, krwawy klejnot pioruna. Plus 20 do ataku pioruna. Dziwaczny, wilgotny klejnot pioruna. Plus 42 do ataku pioruna. Bardzo dobry klejnot. Jeżeli chcemy stworzyć broń pod żywioł. Musimy pamiętać, żeby zainwestować w wiedzę tajemną, która skaluje się z żywiołami.
znajdujemy krwawą skałę, dzięki której będziemy mogli ulepszyć broń do maksimum. Ułowiony eliksir. Szybko zażywamy. Nie zdążyłem. Gniewny, wilgotny, krwawy klejnot. Atak fizyczny, atak krwi. Do broni palnej lub broni skalującej się z zabarwieniem krwi. Krew śmierci rodu, 11 poziom. Widzimy jednego trolla podwieszonego pod sufitem, kolejny z kotwicą czeka na dole. Ten tutaj na górze dołącza się do kolegi, który straci 50% życia. Możemy zejść na dół i powalczyć. Możemy też wykorzystać monokular, tak żebyśmy namierzyli jednego. Możemy zwabić go do nas. Drugi się dołączył. Po zabiciu obu otrzymujemy broń Ryuko. Broń, której używała Lady Maria. Drabina prowadzi nas do wioski rybackiej. Przebiegniemy sobie do skrótu.
Pozostała nam tylko walka z bossem. Sierota Kos. Druga faza. Najlepiej na wodzie tą fazę. Trzeba uważać na pioruny, które przyzywa. Sierota Kos pokonany. Otrzymujemy pasożyta Kos. Po zabiciu sieroty Kosa widzimy tutaj jego cień. Musimy ten cień zniszczyć, wówczas koszmar zostanie zgładzony. Sweet child of Kos returns to the ocean. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be.
lampa. Wracamy do snu tropiciela. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.